Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was serdecznie. Właśnie jedziemy na ostatnie świąteczne zakupy w Niemczech. Dokładnie. Bądźcie z nami. I między innymi oddamy Chromebooka. Chyba się trochę spieszymy, co? Lekko. 200 na liczniku mamy. Jesteśmy, proszę Państwa, na autostradzie. Jak widzicie, czysto, nie ma śniegu, ciepło. Dzisiaj była niesamowita pogoda, ponieważ było plus 11 stopni. Także coś fantastycznego, wiosna. Jak widać, czyste, bezchmurne niebo i tak cały dzień jest. Słoneczko świeciło, cudownie. Bardzo chcielibyśmy, aby na święta spadł śnieg. Moja mama się cieszy, że śniegu nie ma. I chciałaby, żeby na święta też nie było, bo jest za ślisko. No i rozumiem, ale jednak no fajnie, jest taka aura, wiecie, śnieżna w czasie świąt. To jest coś niesamowitego. Dobrze, wjeżdżamy do Chemnitz, jedziemy do Sachsenallee i tam spróbujemy oddać Chromebooka. No już Piotrek co nieco powiedział w poprzednim odcinku, dlaczego. Jakie ma wady, nie jest dla nas praktyczne. No zobaczymy, ale ruch jest ogromny. A paliwo staniało. Ale to pewnie taka cisza przed burzą. Diesel euro 65, a benzyna euro 71. Ale to chyba cisza taka przed burzą, bo w nowym roku podróżuję na pewno. Dotarliśmy, Piotrek parkuje. Ale mało czasu mamy i tak się zastanawiam, czy zdążymy, bo jest godzina już 17, prawie że. No i troszkę dobrze wyciągać z bagażnika i idziemy. Mały upgrade jest już po 17, także niewiele czasu. Piotrek jeszcze tutaj parkuje lepiej, bo za bardzo wystajemy i ruszamy na zakupy. I nie tylko. Pięknie tutaj jest, ale tutaj już nagrywaliśmy Wam, jak byliśmy poprzednim razem. Te ozdoby wszystkie. O, miejsce dla Mikołaja, ale Mikołaja nie ma. Mikołajkowa siedzi. A my kierujemy się do MediaMarkt. Tutaj też jest DM. A, widzę. Mhm. To możemy... Pójdziemy tam zobaczyć, bo ja też coś potrzebuję z DM. Także nawet nie wiedziałam, że tam jest. Pierwszy raz zauważyłam. Dobrze, idziemy do MediaMarkt. Tak, jesteśmy w trakcie oddawania Chromebooka. Piotrek teraz sprawdza tutaj wiadomości, że Acer mocno obniża ceny swoich Chromebooków. Tak na święta. No nie wiem, czy tak na święta, czy po prostu dlatego, że one tak naprawdę się nie spisują. I proszę Państwa, możemy pochwalić MediaMarkt, ponieważ bez problemu dostaliśmy zwrot pieniążków. Pan obejrzał cały sprzęt, czy jest wszystko w porządku, czy coś nie jest zniszczone i powiedział, że pieniążki do oddania. Idziemy zobaczyć do TK Maxa, może coś tutaj się uda kupić, jakiś prezent. Idziemy teraz do Pepco. Kupujemy, nie mogę Wam pokazać co, ale zobaczcie, język polski jest. A tu zawsze odwiedzamy kolegę Żółwia. Jest ogromny, po prostu ogromny. I tam jest jego żona albo mąż. Wracamy do domu. Spiesząc się, nie spiesząc. Piotrek sobie pozwala, bo jak wiecie, w Niemczech wolno. Nie ma ograniczeń na autostradzie. Także, o, proszę. I nam się wepchał. Tak to jest. Bardzo inteligentny. Bardzo. No i chciałam powiedzieć, że zakupy udane, bo kilka prezentów mamy, więc bardzo się cieszę. Co dokładnie oczywiście zobaczycie w odcinku wigilijnym. A jedziemy jeszcze teraz kupić laptopa. Także możecie się śmiać z nas, że tak sprawdzamy, testujemy, ale no, tak jak mówiliśmy, z Chromebooka nie jesteśmy zadowoleni, ponieważ nie przegrywa zdjęć i tak dalej. Zresztą Piotrek tłumaczył, nie będę się tutaj powtarzać. Jeżeli jesteście zainteresowani, o, z prawej mijamy Chemnitz Center,
gdzie zawsze jeździmy. Jeżeli jesteście tematem zainteresowani, zapraszam na odcinek Piotrka oczywiście, ale chcę powiedzieć, że kupimy teraz takiego laptopa. Ile on kosztuje? Kojarzysz? 250. 250, podobnie jak Chromebook. W Aldim. Kupimy laptopa w Aldim, taniego. I zobaczymy, czy z on Windowsem po prostu... Z Windowsem 11. Z Windowsem 11, także... No właśnie, a tutaj nie było tego... Chcemy przetestować, zobaczyć, co jest grane. Tak, zobaczymy. Za 1 km pewno... zjedź w prawo. Przepraszam za pana. Więc na pewno pokażemy. Dokładnie. W osobnym odcinku oczywiście, bo to taki dzisiejszy vlog szybki, wiecie, przed świętami, to jest tyle zamieszania, żeby to wszystko, ja dzisiaj sobie posegregowałam mniej więcej te prezenty, to trzeba jakoś spakować. Zjedź w prawo. No, zjedź w prawo. Jutro ruszamy do Polski po pracy, więc wieczorem wyjedziemy na spokojnie już, żeby nie było tych korków po pracy, które dzisiaj nam towarzyszyły, gdy wjechaliśmy do Chemnitz, to była masakra. Naprawdę była masakra, gdzie tam często przejeżdżaliśmy, było luźno, to dzisiaj tłumy, po prostu tłumy jechały. Także na pewno jutro wyjedziemy później, myślę, że około 19:00 na spokojnie się zbierzemy, tak żeby być na 24:00 maksymalnie. No to idziemy, tak? Na zakupy, mój drogi. Już się nie mogę doczekać. Jest laptop ukryty w gablocie. Pani musi przynieść klucz, żeby go wyjąć. Czekamy. I proszę, tak wygląda ten laptop. Cena 249 euro. No zobaczymy. 14-calowy. Mniejszy. Tam tego, co jest. A nie 15? Aha. Laptop kupiony i będziemy sprawdzać, jak teraz Medion się sprawdzi z Windowsem 11. Aż jestem ciekaw. Chciałam zauważyć, że ma 3 lata gwarancji. No dobra, pakuj nabytek. I ruszamy. Idziemy testować. Zobaczmy, co jest w środku, bo mnie bardzo, bardzo ciekawi. Ohoho. To tamten był większy. Zobaczymy. A mówiłeś w sklepie, że taki sam. Tak mi się wydawało. A mówiłam, że nie? 15 cali tamten miał. A ten ma 14. Ale maluśki jest, naprawdę. No wygląda ciekawy. Powiem wam, że na pierwszy rzut oka rewelacja. Waga leciutki, 9 godzin ma trzymać bateria. No i bardzo, bardzo mi się podoba. Co tam masz? Ładowarkę. A, ale zobaczcie, tu jest ładowanie już na taki gniazdo. No, czyli nie ma przez USB-C. No szkoda, bo to było fajne rozwiązanie. Z tej strony jest wejście na słuchawki. I co fajne, wejście na kartę mini SD. Super sprawa, można od razu przegrywać. No i USB starego typu. Natomiast z drugiej strony, co ciekawe, mamy wejście do ładowania USB i mini HDMI. Czyli można podłączyć do telewizora. Oraz USB typu C. A, zapomniałem wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Zobaczcie, tu jest miejsce na dysk twardy SSD. Także można jeszcze dołożyć dysk twardy. Super sprawa. Jeżeli mieliście do czynienia z Medionem, to proszę piszcie komentarze, napiszcie, co sądzicie o Medionie, bo to jest nasz pierwszy Medion i dopiero będziemy go poznawać. A ja jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Co wy o Medionie myślicie? A więc zabieram się do dzieła. Odpalasz go? Tak. A ja mam nadzieję, że nie będziemy musieli go oddać. To się okaże. Jak jego poprzednika. Oby. Będziemy szukać, a znajdziemy w końcu coś porządnego. Dobrze. Pa, pa. Pa.